No hej, hej moi kochani, witam serdecznie tutaj. A po co ja się przedstawiam? Przecież doskonale wiecie kto to nagrywa, na czyim kanale jesteście. Hej, dobra, no nie przedłużając, chyba po prostu nie będę tu się nic tłumaczył, że tam, że mogę się wytłumaczyć, no nie ma Dishonored, nie było Skyrima przez chwilę, bo się wkurzyłem na kartę graficzną, dlatego nagrałem wam jakieś coś innego i na razie chyba Dishonored, nie wiem czy nie odpuszczę do czasu, kiedy nie zakupię i nie przyjdzie mi nowa karta graficzna, ale mam nadzieję, że już to niedługo i co, i tyle, i ciśniemy w Skyrim. Zobaczmy tak, co mamy dalej do zrobienia. Odszukałem mistrza oszczepy. Dobra, musimy znaleźć wejście do niebiańskiej przystani, by odszukać ścianę Alduina, sprawdzić, czego zdołam się z niej dowiedzieć. Ściana Alduina, dobrze. W takim razie zobaczmy, gdzie ta ścianka się znajduje. Tutaj, w iglicy kart, tak jak mówiłem, już tu kiedyś byłem, dlatego że tu jest reduta Czerwonego Orła, w której była jakaś tam mniejsza misja. Sobie zrobiłem ją poza odcinkiem. No i zobaczymy. Coś tam pisaliście mi, że już niedługo z jakimś tam. Nie trzeba było tu czuwać. Z jakimś tam kimś mam się napierniczać. Jakimś dedrycznym. Nie dedrycznym. Jakąś dremorą, czy nie, czy jakimś kurwa tym. Ebonowym wojownikiem, coś takiego mówiliście, nie wiem. Dobra, wejdźmy na razie, ich tu ściągnijmy. I już smok leci. No, dawaj. To nie ile mamy tego wielkiego miecza? Mi się wydaje, że to już będzie za chwilkę koniec. Otwieranie, lekki pancerz. Jednoręczna. Ciężki. Czy ja teraz w ciężkim chodzę? Właśnie nie wiem, chyba tak. Gdzie mam ten? Broń dwuręczna, 9-9, okej. I zobaczmy, jaki ja mam teraz pancerz, bo nawet nie pamiętam, szczerze mówiąc. Ciężki, tak, w ciężkim chodzę. No dobra, czyli tu mamy tak. Okej, dobra, wszystko już wiem. Pytanie teraz tak, aha, ja za bardzo tutaj też nie muszę nic zrobić. No niby ze smokiem mogę się bić, ale też nie ma ku temu powodów. Idźmy do tej jaskini całej. Właściwie, przecież nie wiem, czy ja tu wchodziłem, czy ja tu nie wchodziłem, coś mi ta jaskinia śmierdzi, że mogłem tu być. Ale nie, jednak nie, dobra. Może tylko przejście jest, szczerze mówiąc. Tak, ja byłem tutaj, nie w samej jaskini, byłem przed jaskinią, no i stwierdziłem, że nie będę. Ale jak jest serce róży, to on tam będzie coś miał do zebrania. No właśnie, to w sumie tyle. Możemy sobie wziąć łuk. No i dobra, to ciśniemy dalej. Tutaj tak myślę, że to będzie tylko przejście na drugą stronę, bo się tak robi czasem. Albo i nie, tu jeszcze jest inaczej to rozwiązane. No dobra. Jakaś taka świątynia jest, ale nawet pewnie z niej o niej nie wiedzieli. Jak mamy się tu przedostać na drugą stronę? To jest dobre pytanie. Nie widzę żadnej. A, są jakieś filary. Nie, żebym wiedział, jak je powinienem poukładać. Tam też nic nie widzę. No bo tutaj co mamy? Tu jest jakieś takie jakby serce, tu jest jakiś taki ogień, waga. No w jakiej kolejności ja mam to niby tutaj poukładać. Obiecująco. Tak. To bez wątpienia robota Agawiusa. Okej, przyszli tutaj. Musimy opuścić ten most. Te filary muszą mieć jakieś znaczenie. Okej, przyszli mi pomóc. No, bardzo dobrze. To symbole Akawirczyków. Okej. Zobaczmy. Mamy symbol króla i wojownika. I oczywiście symbol smoczego dziecięcia. Dobrze. To ten, który wydaje się mieć coś na kształt strzały wskazującej w dół. To jest. Okej, to jest moje, tak? Właśnie tak. Symbol na kolumnie po lewej. Okej, czyli mam co? Smocze dziecię po prostu. Biorąc pod uwagę, że niebiańska użyć tak. Została zapoczątkowana na wypadek powrotu smoczego dziecięcia. To spróbowałbym. Dobra, już to zrobiłem. Dziadku, uspokój się.
Już to wszystko wiem. Płytki? O, patrzcie, wszystkie płytki są teraz takie. No ale to trochę zbyt oczywiste według mnie było. Wow, holy shit. Dobra, weźmy, pociągmy za ten łańcuch. Okej, chodziło tylko, żeby pociągnąć za ten łańcuch. Dobra, niech będzie. Niech i tak będzie. Jakaś następna próba? Nie. Czyli zamiast tutaj zrobić jakąś taką na wprost drogę, to trzeba było kluczyć. Jest niebieska przystań, odkryto. Dobra, zobaczmy co w kuferku. To weźmiemy to... Nie, to... Płomień świecy mam. To wszystko mam. Dobra. Mam, ale wezmę. Chodźcie. Tu jaka głowa. Normalnie jak w jakimś Indiana Jones, nie? No, pytanie, co z tą głową mam zrobić? Nie klikalna jest. Może coś albo w nią strzelę, albo... Trzeba będzie krzyknąć zapewne. A oto i krwawa pieczęć. Jeszcze jedna dawno zapomniana sztuka akawirczyków. Bez wątpienia aktywuje ją... Cóż, krew? Okej. Ja myślałem, że mam go zabić. Co mam sobie zrobić? Można zobaczyć, jakim szacunkiem ostrza darzyły Remana Syrodila. Nie wiem skąd te niby, no ale dobra. Krwawa pieczęć. Rozumiem, że mam rękę przeciąć. Znaczy, w tych rękawicach może być ciężko, ale okej. Co wraca do życia? Kamień? No to nie żyje. Tylko przekręca. Żegnaj głowo. Dobra, otwieramy, wchodzimy do środka. Gdzieś tam z jakichś memów i innych takich rzeczy, to wiem, że w fabule tutaj jest jeszcze jakiś moment, kiedy się spotyka jakiegoś smoka, który będzie miał imię. Ja nie pamiętam, jak się ten smok nazywał, ale coś takiego było, że był smok i ten smok w ogóle nie był zły, bo on się chyba kiedyś tam przeciwstawił Alduinowi. Wiem, że można go zabić, a można go nie zabijać. Będę się starał o tym pamiętać, ale zobaczymy, żeby czasem się nie okazało, że mnie gra zmusi do jakiejś dziwnej sytuacji i coś źle zrozumiem. Dobra, tu jest ta ściana Alduina. A tutaj, dobra, widzę smoka. Tyle, że nie ma tu żadnych napisów, to są same obrazki. No, musimy poczekać na tych. Czekamy na nich, czy co? Nie wiem właśnie. Gdzieś tu wejdziemy? Można wejść do góry. No i co? Idą, czy nie idą? Co za po prostu dziadygi z nich? Co ja mam tu zrobić? Ciemno tu jak cholipka, no. Gdzie oni są? Halo? Kuźwa, bardziej się guzdrajcie. Weźmy sobie na przykład płomień świecy, może troszeczkę coś więcej będziemy widzieć. Aha, oni się rozglądają, co za kuźwa pały. Chodźcież kurde, ani... Dziwny dosyć ten stół z takim czymś na środku. No, kurwa, ile będziesz szedł po tych schodach? Rusz się. Okej, okay, możemy z nim gadać. Jest. Ściana Alduina. No jest, no. W tym stanie nigdy wcześniej nie widziałem wspanialszego przykładu płaskorzeźby z wczesnej drugiej ery akawirczyków. Esber, potrzebujemy informacji, a nie wykładu z historii sztuki. Tak, tak. Zobaczmy, co my tu mamy. Oh, come on. To wygląda jak jakaś tam świątynia. Jakiś kolej rzuci czar i smog umrze. Tablica pokazuje zaranie czasów, gdy Alduin oraz smoczy kult rządzili Skyrim. A, no tak, tak. Tutaj ludzie sprzeciwiają się swoim smoczym władcom podczas legendarnej smoczej wojny. Dobrze, miasto spowite ogniem, tak? Widzisz, tutaj spada z nieba. Języki Nordów, mistrzowie głosu, zebrali się przeciwko nim.
Wiadomo, jak go pokonali? Czy nie po to tu jesteśmy? No, głosem, no. Moja droga. Akawirczycy nie byli zbyt bezpośrednimi ludźmi. Wszystko ujęte zostało w alegoriach oraz mitycznym symbolizmie. No, to Esbern sobie tu posiedzi pewnie z 3 miesiące, zanim się coś dowiemy. Które wydostają się z ust norskich bohaterów, to akawirski znak symbolizujący krzyk. No, super. Ale nie sposób dowiedzieć się, co ten krzyk oznaczał. Chcesz powiedzieć, że użyli krzyku, by pokonać Alduina? Na pewno? No ale tych krzyków to jest cała masa. Co mam na niego krzyknąć? Fuzroda, kurwa? Najpewniej coś związanego ze smokami albo samym Alduinem. Pamiętaj, tę ścianę wzniesiono ku przestrodze przyszłych ostrzy. Nic nie znalazło się tutaj przez przypadek. A więc szukamy krzyku. A niech to. Raczej przewidywalne, tak? Krzyk zdolny strącić z nieba smoka? Siłobrodzi mogą coś wiedzieć. Pewnie masz rację. Liczyłam, że uda nam się uniknąć mieszania ich w tę sprawę, ale chyba nie mamy wyboru. Myślę, że to oni większą tutaj mają sprawę w tej kwestii niż akurat wy. No ale cóż, zapytam Argneira, czy wie, jakiego krzyku świetnie użyli. Miło, że już cię przyjęli w szeregi swojego małego kultu. Jakoś mam wątpliwości, czy pomogliby mnie lub Esbernowi. No, ja jestem złoczym dziecięciem, tak? Oni tam po to siedzą. Rozejrzymy się po przystani i zobaczymy, co jeszcze zostawiły dla nas dawne ostrza. To taka kryjówka, że lepszej nie trzeba. No tak. Niech Talos macie w swojej opiece. Zwłaszcza, że wchodzi się nią przez kurwa obóz renegatów, tak? Trzecią tablicę. Przepowiednia, która w pierwszej kolejności sprowadziła Akawirczyków do Tamriel w poszukiwaniu smoczego dziecięcia. A oto Akawirczycy ostrza. Łatwo ich poznać po charakterystycznych długich mieczach. Teraz klęczą. Ich święta misja dobiegła końca, gdyż ostatnie smocze dziecię walczy z Alduinem u końca czasów. Czy ty w ogóle słuchasz, Delfin? Mogłabyś nauczyć się czegoś o naszej historii. Tak, dobra. Okej, rozumiem, że kurwa wątek skończony. Czy nie, no, nie wątek, tylko misja skończona. Mamy iść teraz do Gromowładnych. Znaczy no, do... No, Siwobrodych właściwie, nie Gromowładnych. Ej, dobrze. Czy ja mogę się stąd tepnąć już teraz, czy jeszcze się nie da? Jak to w ogóle jest? Niebieska przystań. Tu jestem ja. Zobaczmy, czy da się tutaj na wysoki wejść. Aż kurde, nie chcę się zaznaczyć, no. No, da się, dobra, świetnie. Nie będę musiał przez tych renegatów przechodzić za każdym razem. Byłoby to trochę upierdliwe. No i zobaczmy, co tam u nich. Wchodzimy, a wszyscy nie żyją. To było ciekawe. Ale to tak bardzo szybko by wątek został ucięty. Zasadniczo. Dobra, gdzieś tam mamy, kurde, wejść i szukać gościa. Dobra, jest. Siema, hej. Niech cię wiatr prowadzi. Tak, dziękuję. Dobra, droga głosu, bla, bla, bla. Nazwaj słowa mocy. Usłyszeliśmy szept słowa. Daj mapę. Pokażę ci, skąd dobiega echo. Dobra. A przynajmniej tyle, że kolejne słowa. Okej, muszę nauczyć się krzyku, który pokonał Alduina. Skąd o tym wiesz? Kto ci o tym powiedział? No... Cóż, wiem ze ściany Alduina. Ostrza. Oczywiście. Mieszanie się w sprawy, które ledwo rozumieją, to ich specjalność. Ich lekkomyślność i buta nie znają granic. Zawsze próbowali zawrócić smocze dziecięta ze ścieżki mądrości. Okej, ale wy tam niczego jakieś ścieżki mi nie daliście, nie? Godzisz się być narzędziem w rękach ostrz? Pozwalać się wykorzystywać do ich celów? Stary, poza tym, że nim powiedziałeś, hej, umiesz krzyczeć i będziemy ci mówić, jakie słówka masz wymawiać podczas tych krzyków i będą miały różne efekty, to nie powiedzieliście mi nic więcej, więc no generalnie... ostrza chcą pokonać Alduina, ty nie? To, czego chcę, jest nieistotne. Tego krzyku użyto już wcześniej, czyż nie? A znów mamy ten sam problem. Czyżby no w sumie się okazało, tak, że Alduina... Nie można pokonać?
Ci, którzy obalili go w zamierzchłych czasach, jedynie odwlekli dzień sądu. Jeśli koniec świata ma nastąpić, niech się tak stanie. Niech nastąpi koniec i odrodzenie. Okej, dosyć takie lekkie masz podejście do życia, więc mi nie pomożesz. Nie teraz. Najpierw musisz powrócić na ścieżkę mądrości. Kurwa, ale wy totalnie... O. Strunduhul Rokfen Tinwa Parturnax. Parturnax. To nie jest właśnie ten smok, o którym była mowa? Smocze dziecię, czekaj. A jednak. Postąpiłem gwałtownie. Pozwoliłem, by emocje przysłoniły zdrowy rozsądek. Mistrz Einhard przypomniał mi o mym obowiązku. Decyzja, okay. Czy ci pomóc, czy nie, nie należy do mnie. A więc nauczysz mnie tego krzyku. Nie nauczę cię tego krzyku, gdyż go nie znam. Zwie się Smokogrzmot. Smokogrzmot, ojej. Lecz jego słowa moc nie są nam znane. Nie żal nam tej straty. Dla Smokogrzmotu nie ma miejsca na drodze głosu. Okej. Jak pokonam Alduina, skoro krzyku już nie ma? Jak to nie ma? W sensie, trzeba chyba tylko poznać słowa, a nie, kurwa, nie ma. Co w ogóle, co ma znaczyć ta kwestia? Jedynie Parturnax, mistrz naszego zakonu, jest w stanie odpowiedzieć na to pytanie, jeśli zechce. Dobrze. Dlaczego jeszcze go nie znam? Żyje w odosobnieniu, na samym szczycie góry. A, no tak, tam się nie da wejść teraz. Z nami rozmawia, a do obcych nie odzywa się nigdy. Stanąć przed nim to wielki zaszczyt. Wiem, o co chodzi. Dobra, kim on jest? Jest naszym przywódcą. Przewyższa nas w arkanach drogi głos. No bo jest smokiem. Od tego gościa chodziło. Jak wejść na szczyt góry, żeby się z nim spotkać? Jedynie ci, których głos rozbrzmiewa siłą, są w stanie odszukać drogę. Chodź, nauczymy cię krzyku, który wskaże ci drogę do Parturnaxa. No dobra. No i kurwa, dało się, dało się. A nie, jakieś, tam coś ci tam nie pomogę. A ten mu przyszedł, ten Eitnar, i powiedział, o kurwa, zamknij japę. Nie ty tu rządzisz, tylko Parturnax, więc wyślijmy go do niego i niech ten sobie sam oceni. Dobra. I tak mi się wydaje, że pewnie tam będzie można się... Gdzie ten koleś właśnie tu zniknął? Tu są jakieś... A, tu są drzwi. Dobra, rozumiem, że mamy przejść przez drzwi. I... No, że pewnie będzie się okaże się, że on jest smokiem. Tak mi się coś kojarzy, że to o niego chodziło. Okaże się, że gość jest smokiem i będzie można go zabić, albo nie. To w ogóle te drzwi, to dokąd one prowadzą? Do tego słupka i nikąd więcej. Tu nic więcej nie ma. Po co im te drzwi? Nawet, kurwa, nie ma ogrodzenia. Bez sensu. No dobra, jestem. A on tam siedzi gdzieś u góry. No dobra. Długo jeszcze? Czy nie wiem, czy musimy wszyscy tam dojść do tych, czy gdzieś tu będziecie mnie uczyć? Strasznie to powoli. Wszystko się dzieje. Jesus. Droga do Parturnaxa wiedzie przez tę bramę. Pokażę ci, w jaki sposób otworzyć drogę. Dobrze. No. Okej. Ba. To wszystkie, tak? Czyste niebo, czyste niebiosa. Skacz, czyste niebiosa. Przekażę ci własne zrozumienie czystych niebios. To ostatni dar, jaki od nas otrzymasz, smocze dzieci. Korzystaj z niego mądrze. Aha, i dał mi smoczą duszę?
żebym mógł sobie to odblokować, czy co? Te niebiosa rozwieją mgły, lecz tylko na pewien czas. Droga do Parturnaxa jest usiana niebezpieczeństwami. Nie lekceważ jej trudów. No dobra. Nie zatrzymuj się. Nie trać celu z oczu, a na pewno dotrzesz na szczyt. Dobra, to tak wyglądało, jakby mi smoczą duszę przekazał. Na pewno musimy sobie tutaj zrobić tak. Czyste niebiosa. O, to ja mam już nauczone. No dobra, niebo skacz lato. Aha, niebo skocz do lata, takie, że uspokój się, tak? Dobra. Okej. No i możemy iść. Fajnie, kurwa, pogodę mogę kontrolować. Może nie kontrolować, ale zmieniać na chwilę chociaż. A jest to kuźwa, wiecie, niby. O, koza. Jest to w sumie niegłupie, nie? Że chcesz ten? Chcesz, żeby ci wszyscy dali święty spokój? Aha. To już... Aha, muszę strzelić znowu tym. Dobra. Muszę kontrolować, kiedy mi się to odnowi. A, szlak. Dobra, dawaj dalej. Idziemy sobie... Oho, tam już coś kurwa siedzi. Macha łapą do mnie? A nie, myślałem, że to jakiś potwór, a tam kurwa. Ten, jakaś kapliczka z, no, z kawałkiem materiału po prostu. No, to dokładnie. Ale coś już słyszałem tutaj. No, jest i troll śnieżny. No i ucznictwo w górę. Najlepiej byłoby go Fuzroda sobie zdjąć i zrzucić na dół, no ale jakby nie mamy na to za bardzo teraz mocy przerobowych. Więc sobie to uspokójmy. I w sumie tak, teraz dostałem ten z tym czystym niebem, nie? Czy mogę oczyścić niebo? Ostatnio przecież dostałem jakiś taki w drugą stronę krzyk, że właśnie można burzę wywołać, tak? Dobrze, myślę, coś takiego dostałem, nie? Że deszcz zaczyna padać i ten? Czy to na pewno w tej grze? Nie jestem teraz pewien, ale chyba tak, że deszcz pada. Kurczę, coś takiego dostałem. Czy ja jakieś gry mylę? Nie wiem. Furia żywiołów. Powietrze bitwa. Szybciej zadawać ciosy. Nie, na pewno coś takiego tutaj dostałem. Tylko nie pamiętam, jak się to nazywało. Wezwanie burzy. Krzyk zmierza pod niebiosa i trafia między chmury, budząc niszczycielskie moce błyskawic Skyrim. No, dokładnie o to chodziło. Gdzie kozo? I idziemy dalej. No, długa ta droga, nie powiem. Tam jakie gwiazdy widać, normalnie jak na tym drzewku umiejętności, nie? Dobra, a potem oczywiście się przeniesiemy stąd tą szybką podróżą, także zero problemu. Wejście to problem, zejście zero problemu, można iść. Gardło świata odkryte. Okej. No i właśnie o tym mówiłem. Gość jest kurwa smokiem. Jolok, witaj, Wundunik. Jestem Parturnax. A myślałem, że ten... Jak się on nazywa teraz? Co przywiodło cię do Strunmach, mej góry? Jak się kurwa nazywa ten aktor? Teraz nie... Nie pamiętam. Jesteś mistrzem siwobrodych? Widzą we mnie swego mistrza. Wódz Onik. Starego i mądrego. O, to prawda. Jestem wiekowy. Powiedz mi, dlaczego tu przybywasz, Volan? Dlaczego zakłócasz mą medytację?
Muszę poznać krzyk smoko grzmotu. Nauczysz mnie go? Krem. Cierpliwość. Istnieje obyczaj, któremu musi stać się zadość, gdy dowowie spotykają się po raz pierwszy. O, wiem. Piotr Frączewski, to jest on. Co ma się wydarzyć? Tradycji starsi mają pierwszeństwo przemawiania. Proszę bardzo. Dawaj. Usłysz moje tłum. Poczuj je w kościach. Sprostaj mu, jeśliś do wakinem. No, ponoć tak. Po cóż mnie szukać, jeśli nie dla Tinwak? Okej, nauczy smog... O, kurde, tego, dobra. Dawaj. Ognisty oddech. Zrozum ogień, jak czynią to dowowie. Dobrze. Ognisty oddech. Okej, ogień już miałem, teraz dostałem piekło, tak? Czy mroźny oddech? Tak, to miałem na jednym chyba tylko levelu. Czy jest jeszcze, czy coś dostałem innego? Czekajcie. Nie, no to było to. Teraz ja mam to zrobić, tak? O, jeszcze dużyczkę mi dał swoją, tak? Czy coś? Pokaż mi teraz. Ognisty oddech. Na co cię stać? Przywitaj mnie nie jak śmiertelnik, lecz jak dowa. Proszę bardzo. Dlaczego zwlekasz? Ale co, gdzie? No przecież już walnąłem ty. Czy nie? Kurde, to po prostu. Ale to na ciebie mam wziąć, czy co? Nie lękaj się. Fasnu. Aha, na niego trzeba było ziewnąć tym, no dobra. Sosedow losmul, smocza krew jest w tobie silna. Już dawno nie miałem okazji podyskutować z kimś z mego gatunku. No popatrz, jak się objawiłem, no. No i co teraz? A, spodziewałem się ciebie, Prota. Czemu odleciałeś? Nikt nie przybył tak długiej... Coś się zbugowało ostro, patrzcie jak on zapierdala. Nikt nie przybył tak długiej wędrówki dla Tivnak ze starym Dową. Nie, ty szukasz broni przeciwko Alduinowi. Skąd wiedziałeś, że przychodzę po smoko grzmot? Alduin Comate Tid. Czegoś innego możesz chcieć. Alduin i Dovahkiin wracają razem. Nie znam jednak poszukiwaną przez ciebie Tuum. Krosis, moja wiedza tak daleko nie sięga. Krosis, załatwiłem tego gościa, maskę mam od niego. Twoi pobratymcy Jore, śmiertelnicy, stworzyli to jako broń przeciwko dowom, smokom. Nasze hadrimme, nasze umysły nie są nawet w stanie pojąć jego idei. Więc jak mogę się tego nauczyć? Wszystko w swoim czasie. Najpierw pytanie do ciebie. Dlaczego chcesz zgłębić wiedzę o tym Tuum? Podoba mi się ten świat, nie chcę, żeby się skończył. Powód dobry jak każdy inny. Wielu myśli podobnie jak ty, choć nie wszyscy. Niektórzy uważają, że wszystko musi się kiedyś skończyć, by mógł nastać kolejny świat. Może ten jest tylko jajem kolejnego kalpa, kolejnego cyklu. Lein Vokin. Chcesz powstrzymać narodziny nowego świata? Nie jestem tu, by debatować z tobą na temat filozofii. Następny świat będzie sam musiał o siebie zadbać. Rozsądna odpowiedź. Rofus, może jedynie równoważasz siły, które próbują przyspieszyć upadek tego świata. Nawet my, którzy żeglujemy po prądach czasu, nie widzimy poza horyzontem jego końca. Vulceit Lostarodis. Próbując przyspieszyć koniec, mogą go odwieźć, a chcący opóźnić upadek, przyspieszyć go. Zbyt długo jednak daje już upór swojej słabości do przemawiania, Krosis. Teraz czas na twoje pytanie. Czy wiesz, dlaczego mieszkam tu, na szczycie Mona Haven, zwanego przez siebie gardłem świata? Nie, smoki lubią góry. Jakoś nie zdarzyło mi się na tym dotrzymać słowa i odpowiedz na moje pytanie.
Okej, nie wiem. Smoki lubią góry, tak? Prawda, jednak niewielu już pamięta, że to właśnie tu Alduin posmakował klęski z rąk starożytnych języków. Wachrukt Unslad. Możliwe, że jestem jedyny, który pamięta, jak go pokonano. Za pomocą krzyku smoka grzmotu, prawda? Tak i nie. Vignus Nicron. Klęska Alduina nie była ostateczna. Gdyby była, nie pojawiłby się tu, szukając sposobu na pokonanie go. Ówcześni Nordowie za pomocą krzyku smoko grzmotu zdołali poważnie zranić Alduina, lecz to nie wystarczyło. Ok Malug Enslad. Wykorzystano Kel, prastary zwój. Dzięki niemu rzucono go w odmęty strumieni czasu. Stwierdzić, że starożytni Nordowie wysłali Alduina w przyszłość? Nieumyślnie. Myśleli, że zniknie na wieki. Meje. O kurwa, czyli Alduin nie umarł, tylko go po prostu tamci przesłali do... ci z przeszłości wysłali go w teraźniejszość. Widziałem, że w końcu się pojawi. Czas zawsze płynie naprzód. No tak, dlatego właśnie mieszkam tutaj. Czekałem przez tysiące ludzkich lat, wiedząc, gdzie się pojawi, lecz nie wiedząc, kiedy. Okej, okay. Prastary zwój, co to takiego? Jakby to wytłumaczyć twoim językiem? Dowowie posiadają nazwy dla rzeczy, których Jore nie widzą potrzeb nazywać. Okej. Okay. To artefakt spoza czasu. Nie istnieje, lecz zawsze był. Rach Wachlan są fragmentami kreacji. Kele, prastare zwoje, jak wy je nazywacie, często były wykorzystywane do wieszczenia. Tak przepowiednia o tobie pochodzi z prastarego zwoju. To jednak... Parturnak strzelce zapierdala. To jednak tylko cząstka ich mocy. Zofas Suliek. Okej, w jaki sposób ma mi to pomóc? Tit Krent. Czas został tu strzaskany z powodu tego, co starożytni Nordowie zrobili Alduinowi. Jeśli przyniesiesz Kel, ten prastary zwój, tutaj, do Tid Achran, załamania czasu, mając prastary zwój, którym złamano prąd czasu, może zdołać przenieść się wstecz na drugi koniec rozłamu. To byłaby szansa na nauczenie się smokogrzmotu od jego twórców. O, i mam prastary zwój! Co w ogóle? Skąd ja to mam? Posiadasz Kel, prastary zwój. Wstęga czasu drży pod jego dotykiem. Nie wiem skąd go mam, ale mam. Niewątpliwie, kroczysz ścieżką twojego przeznaczenia. Kagan Akatosz. Kogan Akatosz. Kości ziemi są do twojej dyspozycji. Więc idź wypełnić swoje przeznaczenie, zanim stary zwój do załamania czasu. Nie zwlekaj, gdyż nadchodzi Alduin, nie umkną mu znaki. Okej, chyba spada. Okej, widzę, że wyrównał. Ja pierdzielę, ale to było dziwne po prostu. Wziął i odleciał, znaczy, no, odleciał prawie w kosmos. Dobra, czyli po prostu mam iść teraz, już teraz, cofnąć się w przeszłość? Ciekawie, zapiszmy grę w takim razie. I dajcie mi chwileczkę. No dobra, no to co, no to próbujemy, nie? Nie wiem, czy tu się coś stanie, czy... Muszę tu stanąć i czekać, czy... Chyba coś się dzieje, bo się widzę, że się tekstury popierdoliły strasznie. Halo? Coś ma się dziać, czy nie? No kurwa! Co ja mam teraz zrobić? Nie ogarniam. Bla, 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 bla. Odczytam zwój w pobliżu... Aha, muszę go odczytać. Dobra, magia, nie magia, przedmioty. Prastary zwój. A, mam trzy. Słońce, smog i krew. Czy... Ja tych prastarych, kurwa, zwoi czasem nie używałem. Przecież ja to używałem do tego. Do... Jezu, jak to się nazywało? Do wampirów. Do misji z wampirami. No, weźmy na przykład to. To w dodatku z wampirami się tego używało przecież, nie? No, ale w sumie on się toczy też tutaj na tej mapie. No, okej. Okay. Odczytaj, nauczy od norskich bohaterów krzyku nazwie smoko. Czas ucieka! Bitwa! Narsultuse Alduin Vokri. Dziś przywrócone zostanie przywództwo Alduina. Cenię jednak twą odwagę. Kryfot Akrin.
zgiń na marne. Za Skyrim! Hakon. Dawaj, Hakon! No pierdol mu! Jak go? Odgryzł mu nos, kurwa, no. Gromlight. Ona się, no wiem, ona się nazywa jak Growlight, wiecie, jak ten. Hakonie, wspaniały dzień, do prawdy! Czy potrafisz myśleć o czymś innym poza brukaniem krwią swego ostrza? A to istnieje coś jeszcze? Następny smok przyleciał. Po naszej myśli. Jeśli Alduin nie odpowie na nasze wyzwanie, obawiam się, że wszystko będzie stracone. Za bardzo tam coś się lata. Przejmujesz, bracie. Zwycięstwo będzie nasze! Aha, to jest inny smok. Dlaczego Alduin się ociąga? Postawiliśmy wszystko na twój plan, starcze. Przyjdzie. Nie zlekceważy naszego nieposłuszeństwa. Dlaczego miałby się nas bać? Nawet teraz. Nieźle go wykrwawiliśmy. Czterech jego krewniaków padło dziś tylko od mego ostrza. Więcej tych smoków tu jest. Jeszcze przeciwko samemu Alduinowi. Galtor, Sori, Birgir. Nie dysponowali smokogrzmotem. Gdy sprowadzimy go na ziemię, przysięgam, że odrąbię mu głowę. Nie rozumiesz. Alduina nie można zabić jak pomniejszego smoka. Jest dla nas zbyt silny. Dlatego właśnie przyniosłem prastary zwój. Heldirze, obiecywaliśmy sobie, że go nie użyjemy. Ja nic nie obiecywałem. A nie. Jeśli masz rację, sami uporamy się nie z Alduinem tu i teraz. Wkrótce się przekonamy. Alduin nadchodzi. Widzicie? Niech tak będzie. No. A, coś wsiadło. Jest Alduin. Zazdroszczą nam dzisiaj. Okej, śmiertelność smokogrzmot. Wow! Co żeście uczynili? Jakież to spaczone słowa powstały w częściach waszych umysłów? Parodis, Parturax! Zatopię zęby w jego gardle! A, to Parturax to wymyślił? Pochłonę wasze dusze, gdy przybędę do Sofngardu. Dobrze. To nie ze strachem. Czujesz. Rogi! Widzę to w twoich oczach. Skyrim będzie wolny. No i go tłuką jak standardowego smoka po prostu. O, chyba właśnie umarła Gromlight. Nie do cholery. Rozgryzł ją na pół w ogóle. Oddech, by ten kontrakt został usłyszany. Przepadnij, pożeraczu światów. Słowami Hakona też zabił. Niż twoje kości, przełamujemy twoją władzę nad tą erą i przeganiamy cię. Przepędzam cię. Alduin, nie przyczymy cię z naszych śmierci, aż do wyspadku. Przepędzam cię! Raczej przesyłam cię w przód, żebyś innym ludziom dupę zatruwał. Udało ci się. Tak. Nie ma już pożeracza światów. Oby duchy miały litość. No, ta co zginęła, Gromlight. No to brzmi jak Growlight, ten Pokémon z pierwszej serii, ten ognisty pies. Znaczy Growlight albo Growlit. Właśnie też są dwie jakby wymowy, nie wiem, która jest poprawna, ale zawsze ja mówiłem Growlight. No i dobra. Oh shit! I tak se po prostu nagle Alduin tu przyleciał? Stań naprzeciw swego przeznaczenia w Sofngardzie.
Parturnax, cześć. To już koniec. Spóźniłeś się, Alduinie. Dobra, weźmy sobie krzyk. Gdzie to było smoko? Grzmot, okej. Okay. W ogóle mam tyle tych smoczek, dużo nie mam na co je wykorzystać. Nowakinie, użyj smoko grzmotu, jeżeli go znasz. Dobrze. Jor, zapruj! No, ten ruszył, ale tamten wcale nie spadł. Muszę chyba jeszcze trafić. Nie, nie wyszło. Zjebałem. Musimy poczekać, aż się odnowi. A masz. No, come on. Kurwa, no tyle stał w miejscu, to teraz akurat musiał odlecieć. Myślałem, że to tak zwiąże wszystkie smoki, ale to trzeba trafić tym jeszcze. Nigdy więcej. Jor! Okej, okay, dobra. Szybko poszło. Ja pierniczę. No nie mogłem sobie trafić, a jak już trafiłem, to zanim on spadł, to ja zginęłem. Kurwa, pięknie po prostu. Okej, okay, dobra, jest. Ach, to nie ten, kurwa. To. Dobra, dawaj go, kurwa, z łuku. Coś tam lekko walnąłem, ale... Ale teraz muszę czekać. Ile to się będzie robić, cholera? Ile się to będzie, kurwa, teraz robić? Ognisty oddech? Przecież to jest niewielkie. Aha, teraz dostałem jeszcze trzeci, to tego to nie zauważyłem. Użyj smoko grzmotu. Chętnie, ale wcale się nie odnawia po prostu. Moc mi się nie odnawia, no po prostu... Okej, dobra, coś tam zaczęło lecieć. Bardzo powoli. Zbyt powoli. Może po prostu z łuku go wykończę. Też jest to opcja, nie? Nie no, schowam się tu jak na wypadek wszelki, jakby chciał mnie ubić. Ja pierniczę, jak długo mi się to będzie teraz odnawiać. I wiecie, zapomniałem, że wiecie, no po wczytaniu mam zmieniony kurwa ten też tu na poprzedni, ale magicznie z dwupoziomowego z głosu zrobił mi się teraz trójpoziomowy. Nie wiem dlaczego, bo przecież miałem tylko jeden poziom, drugiego nauczył mnie Praturnax. A teraz kurwa mam już trzeci. O, świetnie, wszystko się wali. Jeszcze, ale jeszcze lepiej. Ała, no cholera jasna. Chciałbym, ale po pierwsze... Zobacz, to jest jakiś Armageddon, cholera. Po pierwsze mi się moc ładuje, po drugie... Nie wiem nawet, gdzie on jest. Alduin, tam jest, dobra. Musi się zawisnąć w powietrzu. O, teraz. Oberwał. Ty też, Parturnax, się wybacz. No halo, może by tak na dół. Dziękuję. Ach, czekajcie. Weźmy sobie w ogóle nie te strzały, tylko... Starożytne, wielki... Kurwa, gdzie są strzały odpowiednie? Halo. Strzała... O, tu jest, dobra, mam. Chociaż to widzę, że dużo nie daje. No trudno, zatem duży miecz weźmiemy. Jakieś miksturki się przydadzą. Ale to tak myślałem, kurde, że wiecie, że ja tu trochę będę, to trochę mi zajmie, zanim ja to kurde znowu będę mógł coś zrobić, z kimś się bić, a tu jeb, od razu masz. Dobra, czekajcie, miecz podwójny, znaczy ten, broń dwuręczna, o właśnie. Dobra, dawaj teraz. No halo, panie! Kurwa, ile ja musiałem czekać, żeby on tu cholera zlazł na dół, a jak już zlazł, to od razu wstał. No co za kutafong. No, dobra, leci. Leci w dół, kurwa. Dobrze. Tu nic. No to prawda, jestem dokuksany.
pierworodnym Akatosza. Ulagi Zoklot. Nie można mnie zabić. Nie dokonasz tego ty, ani nikt. No tak, myślałem, że właśnie nic to nie da. Zgub Alduina, okej. Okej, pomów z Parturnaxem, z Argnerilem albo z Esbernem. Okej, dużo tych osób, z którymi możemy pomówić. No może najbardziej, no w sumie ten jest najbliżej, nie? Czemu albo? Znaczy to, że to nic nie dało. Aha, możemy sobie zrobić co najwyżej szybki zapis. Gadaj ze mną! Nie siedź tam, kuźwa. No, chodź tu na dół, kurwa. Chciałem z tobą pogadać, a ty sobie siedzisz na kamieniu, no. Każeś jest. O, dobra. Nie, siadaj tu, kurwa, no. Lot Krongrach. Zaprawdę. No, znowu to samo. Znowu się zbugował Parturnax. What the fuck. Posiadasz głos dowów. To zwycięstwo da do myślenia sojusznikom Alduina. Nie wiem, o co chodzi, ale ja może spróbuję wczytać grę teraz. Zobaczymy, może teraz się uda, także nie odleci. O, Krongrach. Zaprawdę posiadasz głos dowów. To zwycięstwo da do myślenia sojusznikom Alduina. Okej, to żadne zwycięstwo, przecież Alduin uciekł. Nili Vrahin Moro. Faktycznie to nie było pełne zwycięstwo. Ale nawet starożytni herosi nie byliby w stanie pokonać Alduina w otwartym boju. No. Alduin zawsze wykazywał się pachluk, arogancją władcy. Usnahgar Par dominację uznał za swój przywilej wynikający z urodzenia. Aha. No i jak mamy to coś wykorzystać? To powinno wstrząsnąć lojalnością służących mu dowów. A, no dobra. No przynajmniej tyle, że inne smoki niekoniecznie będą mnie atakować. Muszę się dowiedzieć zatem, gdzie uciekł Alduin. Tak. Jeden z jego sojuszników mógłby nam to wyjawić. Mot Mahus. Nie będzie jednak łatwo nakłonić jednego z nich do zdrady. No pewnie raczej nie. Może Hofkaseyun, pałac w Białej Grani, smocza przystań. Zbudowano ją, by więzić tam schwytanego dowę. Okej, ciekawie. Tam jest idealne smok też. Miejsce do zastawienia pułapki na jednego z sojuszników. A, okej, dobra, nie myślałem, że tam jakiś smok jest. No, w sumie niby tak. Jarl Białej Grani może mieć inne zdanie. Tak. Lecz twoje sum jest silne. Nie wątpię, że zdołasz go do tego przekonać. No dobra. Postaram się. Smoczą przystań zbudowano specjalnie, by trzymać w niej smoka. Tak. To było wieki temu. Rozumiesz? Wtedy było nas więcej. Przed tym, jak przybyli Brunikke, Akawirczycy i wymordowali moich Zeymach. Czasem go odwiedzałem. Niemal zwariował z samotności i zniewolenia. Tiras Sivas. Nawet nie pamiętał swego imienia. Przejebane. Nie mam pojęcia, w jaki sposób dał się złapać. Ale Bron Yun, Jarl, był bardzo dumny ze swego pupilka. Od tamtej pory Hofkaseyun zwie się Smoczą Przystanią. A, okej, dobrze.
Jesteś mistrzem, czy inni przychodzą tu na szkolenie? Od wieków już nauczam drogi głosu. A tu jeszcze dłużej. Okay. Nie, do Wakinie. Przed chwilą napierdaliśmy się z Alduinem, ale teraz pogadajmy o innych pierdołach. Saran. Jesteś pierwszą osobą od ponad 100 lat. Rozmyślam nad Rotmulag. Słowami mocy. Uczę, jak ich używać. To mi wystarcza. Czyli masz całkiem mało do roboty. Medytujesz nad słowami, jak? Wiedza o słowie mocy to przyjęcie jego znaczenia. Strasznie przeciągły jest ten dialog. Znaczeniem Rotmulag. Gdy wypełni cię ono na wskroś, dane słowo stanie ci się bliższe. Czy będę cię uczył, Dovahkiinie? Które słowo cię wzywa? Są trzy do zgłębienia. Fus, Faim i Yol. Jakbym teraz wybrać, tak? A czy Fus to jest od Fus Roda, Yol to jest ten ognisty oddech, a Faim też mi się z czymś kojarzy. Musiałbym zobaczyć tutaj, ale wydaje mi się, że wszystkie mam. Aha, tylko tutaj tego nie zobaczę. O Jezus Maria. Ale Faim... Mogę z nim jeszcze zagadać? Mogę, dobra. Dream Yol. Chcę medytować. Które słowo cię woła? Dajmy Faim. W twoim języku oznacza to wygaśnięcie. Śmiertelni szybciej uczą się tego słowa niż dowowie. Wszystko, co śmiertelne, z czasem gaśnie, pozostawiając tylko duszę. Przemyśl znaczenie duszy. Unslat zi. Gdy kruche ciało zetrą tryby czasu, dusza wciąż trwa. To Faim. Niech jego znaczenie cię wypełni. Sum Ark Mora. Twoja dusza tchnie w ciebie nowe siły. Dobrze. Jak rozumiem, pewnie wieczny Sum duch dodano. Ark Mora. No, ale co to jest? Tu coś dodano, czy gdzie coś dodano? Też nie widzę. Wieczny duch. Nie wiem, gdzie... Duch, eteryczność. A to nie jest Faim czasem? Nie, chyba nie. Chwila. Nie wiem, czy eteryczność to nie jest czasem to? Faim? No właśnie. To jest Faim, ale... Co mam... Jak go mam... Nie wiem, niby przybliżyć sobie, nie mam pojęcia. I też nie mam pojęcia, co niby dodano. Bo tam było, że jakiś wieczny duch dodano. I co... I jakoś, kurwa, nie widzę nic takiego. Większe klejnoty, większy miecz, wiszący mech. Nie wiem, czasem, kurde, nie ogarniam. Ani tu, ani do magii też nic, bo tutaj też by mi coś pokazało, tak? Literowo nawet patrząc. I nie mam nic takiego, więc nawet za bardzo... Nie wiem, czego szukać, kurwa. No coś dodano i ciul. Tutaj też nic... A, jest! Przed chwilą tego nie było. Gdy jesteś w formie eterycznej, odzyskujesz zdrowie o 25% szybciej. Okej, dobra, da się resztę pomedytować? Mów, które słowo cię woła? Dawaj teraz Fus. To siła w twej mowie. Mhm. Ale gdy próbujesz siłować się ze światem, on także nie pozostaje dłużny. Wyobraź sobie, w jaki sposób moc może być wykorzystywana bez wysiłku? Wyobraź sobie szept, który spycha wszystko na swej drodze. Okej, może koszt się zredukować? To Fus. Niech jego znaczenie cię wypełni. Sum Ark Mora. Gdy świat na ciebie napiera,
ty naprzesz na świat ze zdwojoną mocą. Dobrze. I tyle, siła bez wysiłku dodano. No i teraz jak wejdę tutaj, przepraszam, tu, to wcale tego nie mam. O, teraz jest, ale wcześniej się nie pojawiło tam to. Siła bez wysiłku. Wytrącenie z równowagi wpływa na ciebie 25% słabiej, a na twoich przeciwników 25% silniej. No okej, to może być niegłupie, z tego względu, że... O, gdzieś tam było to fajne całe, to ja używam eteryczność tylko do schodzenia z jakichś dużych miejsc, a nie do faktycznego, nie wiem, unikania walki. Natomiast to może być spoko, bo cały czas, bardzo często używają te, jak się nazywa to, kurde, te gnojki, draugry bardzo często tego używają, no to zawsze mniej to nie będzie tak bardzo wytrącać z równowagi. Dobra, zobaczmy sobie zatem na misję, co dalej. Czyli tamte albo się już rzeczywiście anulowało, w sensie tam z tamtym resztą nie będę rozmawiać, skoro już ze Smokiem pogadałem, teraz tylko musimy pogadać z Jarlem. Ciekaw jestem, jak tutaj niby trzymano tego całego smoka w smoczej przystani, ale zaraz zobaczymy. Czy tu jakoś taki jest pomysł na to, jak go tam zamknęli? To jest generalnie tylko duży budynek, to nie ma jakiegoś takiego ciulwieczego na sobie. No chyba, że od tamtej strony jest jakieś, nie wiem, większe wejście albo coś. Ten deseń. Lochy smoczej przystani, może w lochach go trzymali. Dobra, zobaczmy w takim razie się z Jarlem w pierwszej kolejności. I wtedy będziemy kombinować co dalej. Może od tamtej strony, wiecie, od strony skały jest jakieś takie wielkie odrzwia i się tam da wejść. No bo raczej nie przypuszczam, żeby go tutaj trzymali, pomimo że jest wysoki sufit, no ale to jednak tylko drewno. Oczywiście Jarl śpi. A Jezus Maria, dobra, to zaczekamy sobie do rana. Ej. Wszyscy się opierdalają tutaj, tylko ja biegam dzień i noc, żeby ocalić ten świat. I zdobyć fajne itemy. No, tylko to mi gówno dało, bo tak naprawdę te postacie teraz i tak muszą jeszcze dojść na swoje miejsca. No, jest Jarl, dobra. Nie chciałem go tak budzić. Niech niebiosa ci błogosławią, a droga łatwa. Dobra, dobra. Niech halo, panie Jarlu. Czuwają nad tobą podczas bitew. Potrzebuję twojej pomocy, muszę uwięzić smoka w tym pałacu. Chyba cię źle usłyszałem. Myślałem, że prosisz o pomoc w uwięzieniu smoka w moim pałacu. Wiesz, że gdyby to nie było ważne, taka prośba w ogóle by nie padła. Przekonaj. Oczywiście. Udało ci się już ocalić białą grań przed smokiem. Okej. Mam wobec ciebie dług wdzięczności. Nie miał zbyt wielu obiekcji. Dlaczego mam wpuszczać smoka w samo serce mojego miasta, skoro tak się siliłem, żeby trzymać go poza murami? Strasznie zmienia zdanie. Znaczy, ze zdania na zdanie mówi co innego. No cóż, zagrożenie jest większe niż się wydaje. Alduin powrócił. Alduin? Pożeracz światów? Ale jak mamy z nim walczyć? Czy jego powrót nie oznacza kresu dziejów? A gdyby byśmy tak wzięli ten, wiecie, prastary zwój i po prostu odesłali go... Dalej, w sensie jakby to wiem, że nie rozwiązuje problemu całościowo, ale gdyby tak po prostu postarać się, żeby ta wiedza nie była jakoś tak kurwa, nie wiem, w chuj dziwnie powiedzmy zapięczytowana, tak, że tutaj jakieś ostrze, że tutaj jakieś coś tam, tylko tak dosyć wprost oczywiście przekazać jakimś, nie wiem, gromowładem chociażby wskazówkę, że hej, kiedyś Alduin znowu powróci i znowu pojawi się smocze dziecię, tak, bo Alduin razem ze smoczym dziesięciem wracają, tak, taka jest przepowiednia, więc Alduina przesyłamy dalej i liczymy na to, że smocze dziecię się pojawi i wtedy ma kolejny zwój i po prostu się to odpycha dalej, jakby oczywiście nie rozwiązuje to problemu jako takiego, ale go przeciąga dalej i dalej i dalej i dalej i jakby jeżeli tylko się nie straci tej wiedzy, no to ten Alduin tak sobie będzie skakał i skakał. Jestem smoczym dziecięciem, moim przeznaczeniem jest go powstrzymać. Nie mam o tym pojęcia, ale słyszałem, że wzywają cię siwobrodzi. Mnie to wystarczy. Widzicie. Co to za brednie? O więzieniu smoka. Kurwa mać, o co chodzi? Jak odpowiada na moje zdanie, to jest w pełni się ze mną zgadza, ale tak poza tym, no to widzę, że
Cóż, to jedyny sposób, żeby odnaleźć Alduina, zanim będzie za późno. Smocze dziecię, chcę ci pomóc i pomogę. Najpierw jednak potrzebuję pomocy od ciebie. Ulfric i generał Tullius tylko czekają na moje potknięcie. Myślisz, że będę bezczynnie czekać, aż smog wyrżnie moich ludzi i spali miasto na popiół? No, nie. Nie osłabię miasta, kiedy zagrażają nam wrogie wojska. Przykro mi. A gdyby nie trzeba było przejmować się atakiem wroga? W takim razie chętnie pomogę zrealizować twój szalony plan schwytania smoka. Lecz przekonanie obu stron do zawieszenia broni będzie w tej chwili bardzo trudne. Zgorzknienie ogarnęło ich zbyt głęboko. Może. Co z siwobrodymi? Wszyscy nordowie ich szanują. Wysoki Hrodgar to neutralne terytorium. Gdyby siwobrodzi zgodzili się poprowadzić radę pokojową, to może Ulfric i Tullius by posłuchali. No w sumie jest to jakaś opcja. Zostaw to mnie, porozmawiam z Arngeirem i na temat zwołania rady pokoju. Dobrze. Smocze dziecię. Może uda ci się powstrzymać smoki i przechylić szale zwycięstwa na naszą stronę. Dobra. Jesteście gotowi zostawić pułapkę? Jak myślisz, dlaczego Ulfric zabił najwyższego króla? Dobra, mniejsza z tym. Mam całe miasto na głowie. Dobra. Czy możemy w ogóle zadawać pytania, na które w teorii to my już znamy odpowiedź, a on niekoniecznie, ale to tam walić. Dobra, idziemy do tych siwobrodych. Ojej, czekajcie, bo już jest godzina w ogóle odcinka. Dobra, słuchajcie, no sorry, niestety jakby nie wydaje mi się, żebyśmy aż tak dużo znowuż zrobili Arngeirem. To jest siwobrody i to. Czemu to są? Aha, to są dwa różne jakby questy. No mniejsza z tym. W każdym razie nie mówię, że dużo zrobiliśmy w tym odcinku, no ale niestety dużo dialogów i takie to przegadane i wszystko przeciągnięte. Ale w sumie to było dziwne, że tak, o, musimy znaleźć sposób na pokonanie Alduina. O, patrzcie, akurat się pojawił. Ale to tak się pojawił tylko na chwilę i elo, nie? Tak trochę do dupy było. No ale cóż, dobra, mniejsza z tym. Żegnam się, widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, do zobaczenia. Bye, bye.